Siemanko, z tej strony Jojo i witam Was w kolejnym odcinku Podstaw Szybkiego Układania. Dzisiaj na tapetę weźmiemy EOLINE, czyli pewną metodę, nazwę, która pewnie wielu osobom się już przewinęła, a nie każdy wie, o co dokładnie chodzi. Na początku rozbijmy sobie w ogóle tą nazwę EOLINE. EO, które jest pisane z dużych liter, oznacza Edge Orientation, czyli metoda w dużej mierze polega na tym, aby już na samym początku układania zorientować wszystkie krawędzie. Co nam to da? Zobaczycie w późniejszych etapach tej metody, gdy pokażę Wam jakby efekty zastosowania tej taktyki EOLINE. Line jako dodatek jeszcze do tego, czyli orientując krawędzie, dobrze by było, powinno się w zasadzie w pełnym EOLINE, orientując krawędzie i jeszcze dodatkowo zrobić już pierwszą linię. Ułożyć linię, tak żeby mieć już jakby część krzyża zrobioną, część krzyża mieć za sobą. Ja niestety, już Wam się przyznaję z góry, z ręką na sercu, że sam nie praktykowałem EOLINE aż tak dużo, żeby radzić sobie z tym równoczesnym orientowaniem krawędzi i jeszcze układaniem tej linii, ale jestem w stanie bez problemu te krawędzie zorientować, wytłumaczyć Wam, jak to się robi. No a samo dodanie tej linii dodatkowej to po prostu dużo, dużo praktyki, ale wszystko jest do zrobienia, więc spokojnie, jeszcze sporo treningu przed Wami. A na razie przejdźmy do samej orientacji. Na początek, stosując EOLINE'a i układając kostkę w ogóle, stosując tego EOLINE'a, musimy sobie wybrać jakąś orientację, w której będziemy kostkę trzymali. W moim wypadku, z racji tego, że kostkę mieszamy zawsze biały do góry, zielony z przodu, ja zawsze będę zaczynał od białej ściany w EOLINE'ie i zawsze mam zielony z przodu, czyli żółty na górze, zielony z przodu, tak będę trzymał kostkę. Ja sobie kostkę pomieszam i zaraz zobaczycie, na czym to polega. Zorientowane krawędzie oczywiście każdy wie, kiedy są zorientowane, ale najlepiej jest to widoczne, gdy krawędź jest na swoim miejscu, tak? Ta krawędź jest teraz dobrze zorientowana, ponieważ rzeczywiście czerwony jest tu, gdzie ma być czerwony, niebieski łączy się z niebieskim. W momencie, gdybyśmy zrobili coś takiego, krawędź już jest źle zorientowana. To, jak widać, bardzo dobrze właśnie widać w momencie, gdy jest między dwoma centrami. W innym wypadku nie zawsze jest to tak widoczne na pierwszy rzut oka, ale jest bardzo prosty sposób, jak rozpoznać, które krawędzie są zorientowane, które nie są zorientowane. No i potem można to bardzo prosto w kilku w zasadzie ruchach zorientować. Zacznijmy od naszej pozycji. Tak jak wspominałem, pozycja wyjściowa. Żółty u góry, zielony z przodu. W tym momencie, które krawędzie są dobrze zorientowane, a które są źle zorientowane? Dobrze zorientowane są wszystkie te krawędzie, które, patrząc po kolei na kostkę, będą skierowane do mnie białym lub żółtym kolorem, lub te, które będą skierowane zielonym lub niebieskim, ale tylko i wyłącznie w połączeniu z bocznymi kolorami, czyli zielono-czerwony lub zielono-pomarańczowy i tak samo z niebieskim. Jak będziemy patrzyli na kostkę, też jest to etapowe. To znaczy, sprawdzamy zawsze górną ściankę, te cztery krawędzie i ten kolor nam mówi, czy krawędź jest zorientowana, czy nie. Sprawdzamy dolną ściankę i te cztery kolory, a następnie przednią i tylną. Jest to troszkę zawiłe, jest to kilkuetapowe, ale po wprawie będziecie naprawdę bardzo szybko w stanie określić, czy te krawędzie są dobrze zorientowane. Oczywiście na razie może się to wydawać niepotrzebne, potem zobaczycie, do czego można to lepiej wykorzystywać. Także, najpierw sprawdzam górną ściankę i tak jak mówiłem, jeśli coś jest białym lub żółtym do mnie obrócone, no to znaczy, że jest dobrze zorientowane i te krawędzie mnie nie obchodzą. Jeśli coś jest obrócone czerwonym lub pomarańczowym w tej pozycji, no to na 100% jest źle zorientowane i na to muszę zwrócić uwagę. Jeśli coś jest do mnie obrócone niebieskim lub zielonym kolorem, to teraz muszę sprawdzić. Jeśli jest to w połączeniu z czerwonym i pomarańczowym, tak jak tutaj, to jest dobrze zorientowane. Jeśli jest tak samo jak tutaj, jest dobrze zorientowane. Źle zorientowane są tylko w wypadku, gdy mamy na przykład zielony z białym albo zielony z żółtym. Tak samo niebieski z białym, niebieski z żółtym. To są źle zorientowane, więc trzeba się takiego schematu nauczyć. W tym wypadku zrobimy sobie kilka ułożeń. Patrzę na górę, mam źle zorientowane te dwie krawędzie, bo jest czerwony, pomarańczowy, to od razu wiem, że są źle zorientowane. Na dole wszystkie cztery krawędzie są źle zorientowane, łatwo do zapamiętania. Z przodu wszystko jest ok zorientowane, z tyłu tak samo. Czyli mamy łącznie 6 źle zorientowanych krawędzi. Jak takie krawędzie orientujemy? Przede wszystkim w metodzie EOLINE musicie pamiętać w ogóle, jeśli chodzi o orientację krawędzi, że wszystkie ruchy typu R, L, U i D, one nie zmieniają orientacji krawędzi. Orientacje krawędzi zmieniają tylko ruchy F lub B. Chyba, że są podwójne, no to wtedy podwójny ruch tej orientacji nam nie zmienia, ale pojedynczy już nam tą orientację krawędzi zmienia. Dlatego, jeśli chcę zorientować krawędzie, muszę sprowadzić wszystkie złe krawędzie źle zorientowane na przednią ściankę lub na tylną ściankę
i wykonać dowolny ruch w którąś stronę, wtedy zmienia się ich orientacja na poprawną. W naszym wypadku, żeby wszystko się zgadzało, jeszcze trochę sobie przemieszałem, więc wracamy. Ta jest źle zorientowana, te dwie są źle zorientowane, ta jest źle zorientowana i dwie z tyłu są źle zorientowane. Mamy sześć źle zorientowanych. To jest kombinacja jedna z cięższych według mnie, bo trzeba najpierw zorientować trzy. W tym wypadku podstawimy sobie, uwaga, ta już jest dobrze podstawiona, ta też. Dostawiamy sobie tą. Mamy trzy źle zorientowane krawędzie na jednej ściance, na przedniej ściance. W tym momencie, orientując poprawnie te trzy krawędzie, na przykład ruchem F, no niestety, mamy teraz źle zorientowaną tą krawędź. Jak widzicie, tak jak mówiłem, niebieski w połączeniu z białym to źle zorientowana krawędź. Tak samo jakby to był zielono-biały, niebiesko-żółty albo zielono-żółty. To jest źle zorientowana krawędź. I teraz to jest nowa źle zorientowana krawędź plus jeszcze te trzy, które mieliśmy źle zorientowane. W naszym wypadku była to ta krawędź i te dwie na dole. I teraz znowu trzeba podstawić, teraz już na szczęście wszystkie cztery. Podstawiamy krawędź. Zgubiłem się już. Raz, dwa, trzy, cztery. Podstawiamy sobie krawędź jedną do góry, tutaj. Tą podstawiamy na dole. Ostatnia krawędź jest z tyłu, więc żeby ją podstawić, pamiętajmy, ruchy L i U w żaden sposób nie zmieniają orientacji. Mamy cztery źle zorientowane krawędzie. Robię jeden ruch i w tym momencie wszystkie krawędzie w naszej kostce są dobrze zorientowane. Co nam to tak naprawdę daje? Bo wydaje się, że na początku może się wydawać właśnie, że to nam nic nie daje. Ale spójrzcie teraz na to. Przy dobrze zorientowanych krawędziach mamy dwa plusy bardzo duże w układaniu kostki. Po pierwsze, nie musimy wykonywać żadnych regripów w F12. Żeby nie być gołosłownym, no to już Wam to pokazuję. Przede wszystkim zaczynamy sobie od ułożenia krzyża. Podwójny ruch F nic nie robi. Ruchy R mogę robić. No i podwójne B też nam nic nie robi. Mamy ułożony krzyż. Gdybyśmy robili tego EOLINE'a pełnego, to ta linia już by była wcześniej zrobiona. Teraz cały czas trzymam kostkę w tej pozycji. Wstawiam jednego slota. Oczywiście to jest poradnik dla bardziej zaawansowanych, więc nie piszcie, że coś robię za szybko. Drugi slot. Potem trzeci slot tam z tyłu wchodzi. Czwarty slot nam tutaj zostaje. Łączę go. Wstawiam. Jak widzicie, bez żadnego regripa cały czas trzymam kostkę tutaj. Może nie było to idealne wstawianie slotów, da się szybciej, ale nie robimy żadnego regripa. I duży plus, który wychodzi z tego. Z racji tego, że zawsze mamy zorientowane wszystkie krawędzie, to tu zawsze będzie jedna z siedmiu sytuacji, do ułożenia z siedmiu sytuacji, gdzie mamy już zrobiony krzyż. Czyli jeden z siedmiu podstawowych OLL-i. Niby nic wielkiego, ale w połączeniu z innymi metodami, jak na przykład Winter Variation, które już niedługo będzie też pokazane w podstawach szybkiego układania, możemy sprawić, że zawsze będziemy w kostce robili OLL skipa. W skrócie Winter Variation jest wtedy, gdy wszystkie te krawędzie są zorientowane i mamy do wstawienia ostatniego slota, wtedy możemy przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów od razu zrobić OLL skipa, więc znowu nam to przyspiesza. Jak widzicie, to są główne plusy EOLINE, czyli brak regripów. Tak samo zawsze zorientowany ten krzyż na górze po ułożeniu F12-a, co może być dobre w wykorzystaniu na przykład Winter Variation. Nie mówię, że jest to metoda do szybkiego układania. Pewnie lepiej skupić się na tym Friedrichu, bo wtedy mamy większą dowolność w ruchach. Ale nie mówię, że nie można się tym pobawić i wykorzystać, bo rzeczywiście może to być ciekawe połączenie. A na pewno jest to fajna ciekawostka i jakaś nowa dodatkowa wiedza, która może się przydać. Jeszcze raz robimy sobie ułożenie, żeby wszystko na spokojnie wytłumaczyć. Najpierw sprawdzam górę. Już teraz widzę, że te dwie krawędzie są źle zorientowane. No i dodatkowo ta jest źle zorientowana, bo jest to połączenie któregoś z kolorów zielony-niebieski z kolorem białym lub żółtym. W tym wypadku niebiesko-żółty. Te trzy krawędzie są źle zorientowane. Patrzę na dół. Źle zorientowana jest na pewno ta pomarańczowa. I dodatkowo zielono-biała. Czyli już mamy źle zorientowane pięć krawędzi. Trzeba je zapamiętać. Gdzie są? Na dole te dwie i na górze trzy. Z przodu ta jest źle zorientowana jako szósta krawędź. Z tyłu obie są dobrze zorientowane. Czyli znowu najczęstszy w zasadzie wypadek, gdzie sześć krawędzi jest źle zorientowanych. No więc co? Zaczynamy orientację. Najpierw musimy zorientować trzy. Te dwie już są ustawione. Podstawiam sobie trzecią. Orientuję je, w związku z czym te trzy się zorientowały, ta jest teraz źle zorientowana. Wracamy do kostki, co nam się tutaj dzieje. Ta jest źle zorientowana, ta jest źle zorientowana, ta jest źle zorientowana i ta. Raz, dwa, trzy i cztery.
Tą na dole podstawiam prostym ruchem, tą podstawiam, tą też podstawiam. Wszystkie cztery źle zorientowane krawędzie są z przodu. Robię ruch F, cała kostka jest już poprawnie zorientowana. Zrobiłem mały błąd, bo zacząłem z białym u góry, ale to nie szkodzi, zaczniemy sobie w takim razie od żółtego. To nam w zasadzie nic nie zmienia, mogę też kostkę obrócić i nadal wszystkie te nasze krawędzie są dobrze zorientowane. Jak widzicie, działa to w dwie strony, krawędzie wszystkie są dobrze zorientowane. Teraz układam tradycyjnie krosa. Zaraz po krosie oczywiście F2L, czyli tak, cross bez dezorientowania elementów. F2L w, no niestety, mojej słabej wersji. Jeden slot, drugi slot, trzeci slot, czwarty slot, jak widzicie, bez żadnego regripa, cały czas w jednej pozycji. Tak jak zawsze, jeden z siedmiu podstawowych OLL-i, który źle wykonałem niestety. No i na koniec jakiś PLL, w tym wypadku permutacja G. I jeszcze raz, żeby to nam się utrwaliło, online jest fajną opcją do zabawy. Można sobie poćwiczyć. Sprawdza się przede wszystkim w sytuacji, gdy na przykład chcemy sprawdzić przy blindzie, czy ktoś, kto nam, nie wiem, publicznie, ludzie czasem mieszają kostkę i czasem coś im wyleci, czasem coś się obróci. Można wtedy szybko sprawdzić, czy krawędzie są na pewno dobrze obrócone. Wiecie, ktoś chce wam zrobić kawał, daje pomieszaną kostkę, a wy sobie patrzycie na taką kostkę i widzicie, że no halo, tu jest przecież na przykład 7 źle zorientowanych krawędzi, a taka sytuacja nie występuje, no to już wiadomo, że którąś niestety nam obrócił i możemy taką osobę skutecznie zagiąć, że ta osoba myśli, że robi nam kawał, że nie zauważymy, a my już na pomieszanej kostce widzimy, że coś jest nie tak. Wracamy do online'a. Patrzymy na górną ściankę. 3 z bocznych kolorów, czerwony, pomarańczowy i pomarańczowy, 3 razy występują, plus niebieski w połączeniu z białym, czyli cała górna ścianka jest źle zorientowana. Na dole źle zorientowany jest tylko ten czerwony kolor skierowany do nas, bo tutaj niebieski ani zielony nie łączą się z białym lub żółtym, czyli mamy już 5 źle zorientowanych. Z przodu ten jest ok, ten jest źle, bo zielony z białym, czyli już 6 mamy źle zorientowanych. No i z tyłu 2 dobrze. Czyli znowu się sprawdza nasza zasada, że najczęściej jednak źle zorientowane będzie 6 krawędzi. Te dwie już są w miejscach, w których są gotowe do zorientowania ponownego. Podstawiam sobie tą dolną na dół. I teraz ta jest źle zorientowana, te 3 są dobrze zorientowane. Do tego dochodzą nam ostatnie 3 krawędzie. Do tej dołożyć najprostsza rzecz. Raz, dwa, trzy. Wszystkie te 3 krawędzie jednym ruchem orientuję. No i teraz mogę już normalnie układać. Jak widzicie, mam tutaj ułożony kawałek, mały kawałek krosa, więc zrobię kilka ruchów. Kros jest ułożony. Teraz bez żadnych regripów, tak jak to tłumaczyłem, możemy sobie ułożyć calutkiego F2L-a. Oczywiście z małymi błędami dla tych, którzy na co dzień nie korzystają z takiej formy układania. Czyli przeważnie robią regripy, może to być troszkę cięższe, tak jak dla mnie, widzicie, ciężej jest połapać się w takim robieniu slotów, ale mogę opuścić te regripy i zawsze jest to jakieś przyspieszenie. No i słuchajcie, to by było na tyle w dzisiejszym filmie. Online rzecz dość ciekawa, w połączeniu z innymi metodami może być nawet fajną opcją do zabawy, nie wiem, nie sprawdzałem sam na tyle, czy rzeczywiście jest to przydatne w szybkim układaniu. Nie znam też osoby, która by stale układała z wykorzystaniem EOLINE'a plus jeszcze na przykład Winter Variation. No ale już niedługo w następnych odcinkach zademonstruję wam, na czym polega Winter Variation i dzięki temu zobaczycie, jaki jest plus na przykład znajomości takiego EOLINE'a. Można się tym bawić, ma jakieś zastosowania, fajnie jest zdawać sobie z tego sprawę. Może się to też przydać w układaniu FMM, oczywiście tam najważniejsze jest mała ilość ruchów, taki EOLINE może nam skutecznie pomóc w tym wszystkim. Dlatego myślę, że warto tego EOLINE'a się nauczyć i jeśli nie wykorzystacie go w praktyce, no to wiedza na temat takiej metody, takiej techniki jest na pewno przydatna w szybszym układaniu kostki, a o to w tej serii chodzi. Dlatego bardzo wam dziękuję za uwagę, na dzisiaj byłoby to wszystko. W następnych odcinkach już ta dawno obiecana 2x2, Pyraminx, do tego dojdzie Winter Variation i jeszcze parę rzeczy w zanadrzu. Będzie też o uczeniu się algorytmów, nie bójcie się, to wszystko przed nami, a na razie się z wami żegnam, widzimy się już za 3 dni w recenzji standardowo, także do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!